Witamy Państwa w cotygodniowym przeglądzie prasy. Dziś politycznie w gazetach, więc słuchamy, co tam Panie w polityce. Co tam Panie w polityce? Temat numer jeden w całym kraju, u nas w regionie oczywiście też, czyli wybory. Co możemy na chwilę obecną powiedzieć? To, że była chyba mizerna frekwencja, o tym więcej w programie Godne Uwagi. Wielu kandydatów na włodarzy awansowało już po pierwszej turze, tak więc śpią spokojnie. I gratulujemy. Wystarczy wymienić chociażby w powiecie łukowskim Mariusz Osiak, Karol Ponikowski, Szekalis, Czub, Haber czy Krzysztof Kazana ze Stanina. Część osób powalczy w drugich turach, no i druga tura też w mieście Łuków, między Dariuszem Szuskiem i Piotrem Pudowskim. W powiecie siedleckim nasza sąsiadująca gmina, czyli Wiśniew, gdzie robimy też swoje programy, tam Krzysztof Kryszczuk wygrał w pierwszej turze. Ciekawa informacja doszła z powiatu ryckiego, tam staroście obecnemu Stanisławowi Jagielle zabrakło 4 głosy, żeby wejść do Rady Powiatu. Będziemy więcej o tym mówić, tak jak wspomniałem. Bardzo szeroki temat, dużo tego jest. A teraz o prawdziwej postawie obywatelskiej w Puławach. Tam niecodzienna sytuacja, chociaż ostatnio bardzo częsta. Pewni mężczyźni postanowili zrobić włam do sklepu. Sklep był jeszcze otwarty. Najpierw postanowili dobrać się do skrzynki z prądem. Wykręcili stamtąd 3 korki. W sklepie światło zgasło. Panika. Jako Hitchcocka. Tak. No i dobrze poinformowani mężczyźni wiedzieli, gdzie iść, w które miejsca ruszać. Planowali rabunek, ale wtedy nieoczekiwanie jeden z klientów sklepu rzucił się na złoczyńcę. Czyli oni w godzinach otwarcia sklepu. O kurde, zuchy, szacunek. Tak, wykręcili światło i ogień. Niestety się nie udało, wywiązała się szamotanina. Postawa mężczyzny jest naprawdę budująca, bo mimo tego, że był z dziećmi w sklepie, postanowił stanąć w obronie ekspedientek obsługi sklepu i mienia. Zachęcam Państwa do artykułu, do przeczytania. We wspólnocie łukowskiej wszystko Państwo znajdą. Oby więcej takich postaw i oby mniej takich napadów rabunkowych. Szanujemy takie obywatelskie postawy, oczywiście. Było o polityce, teraz dla równowagi temat sportowy. Bardzo dużo sukcesów odnoszą młodzi ludzie, młodzi sportowcy z naszego regionu. Wystarczy wspomnieć o wicemistrzach z dwójki w biegach przełajowych. Pod kierownictwem Roberta Filipa wywalczyli bardzo dobry wynik w województwie. Jastrzębski mistrzem kraju, kickbokserzy zrobili też kawał dobrej roboty. 3 mistrzów w podnoszeniu ciężarów. Karatecy też wrócili z certyfikatami z Japonii. Tak więc no mega sukcesy. Powinno o tym się mówić. Orlęta Łuków. W piłce nożnej. Orlęta Łuków są na fali, wygrały kolejny mecz. I pozytyw jest taki, że Orlęta przegrywały 1-0, no, a ostatecznie wygrały 3-1, czyli jest duch walki, jest poprawa, jest okej. No i tak dalej. Gorzej jest w okręgówce, bo 4 ostatnie miejsca zajmują drużyny z powiatu łukowskiego, Adamów Krzywda, Okrzeja i Zastawie. Tak więc tam troszeczkę trzeba się chłopaki poprawić. Jesteśmy już po wyborach, ale tutaj jeszcze echem odbijają się sprawy praktycznie już minionej kadencji Rady Miasta. Mowa o sporze odnośnie nazwy bulwaru niedawno wybudowanego w Łukowie. Na wcześniejszych sesjach radni zagłosowali, aby bulwar nosił nazwę Bulwar Stulecia Niepodległości, co nie wszystkim się spodobało. W sprawę został nawet zaangażowany Jan Miodek. Poproszono go, profesor, żeby się wypowiedział. Oczywiście, że tak. Nie wiem, co się wydarzyło, ale druga nazwa została uchwalona w 3 tygodnie na poprzedniej radzie. Będzie się nazywał Bulwarem Stulecia Odzyskania Niepodległości. I tym bulwarowym tematem żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.